Korzystając z mojego linku afiliacyjnego, wspierasz kanał Do Diabła z Grami. Link w opisie. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam bardzo serdecznie wszystkich moich gości, nazywam się Michał Waleszczyński-Lis, a to są Konsole Wiadomości, czyli cotygodniowy przegląd newsów ze świata gier wideo. Zaczynamy! Moi drodzy, nowe gry na Xbox Game Pass do usługi wjechały: Creatures of Ava, Mafia Definitive Edition oraz Crash Bandicoot Insane Trilogy. Osobiście Creatures of Ava mnie nie interesuje, Crasha Bandicoota Trilogy skończyłem, łohoho, już dawno temu, a Mafia Definitive Edition nigdy nie grałem i teraz mam do was pytanie, czy warto? Bo szczerze mówiąc, pogram sobie w coś mafijnego. Do Dead by Daylight zostanie dodany nowy Survivor, czyli Belmont, oraz nowy potwór, czyli Dracula. I jeżeli mam być szczery, to bardziej debilnego połączenia nie widziałem od dawna. Nie dla mnie. Bleak Fate Forsaken ma swoje pierwsze oceny. Recenzenci wystawiają tej ocenie, w sensie tej grze, oceny rzędu 7 na 10, czyli jest dobrze, ale nie bez wad. Bleak Fate Forsaken to gra, która 5 lat temu za pomocą swojego trailera na Kickstarterze rozbudziła niesamowicie wręcz oczekiwania fanów gier serii Souls-like, tak? W sensie z gatunku Souls-like. No, ja szczerze mówiąc bym chętnie to obadał. Do Diablo 4 wleciał piekielny sezon, a w nim będziecie mogli podczas 60-sekundowych potyczek ścierać się z nadciągającymi falami wrogów. Ja osobiście czekam, jeżeli chodzi o Diablo, na DLC. Nowy materiał z Persona 3 DLC, które będzie miało premierę 10 września, powiem wam w ten sposób. No, dla mnie to wygląda ciekawie, mi się DLC do Persony, w sensie ogólnie mi się ta Persona 3 bardzo mocno podobała, jednak troszkę mnie Tartarus wymęczył, aczkolwiek minęło już tak dużo czasu, że tego 10 sierpnia pewnie będę chciał sprawdzić. Okultist dostał pierwszy zwiastun, w którym zobaczymy ten nowy tytuł, który ma mieć podobno niesamowitą grafikę, a także brak walk z przeciwnikami, tylko krycie się przed nimi, więc to mi się absolutnie nie podoba. W grze będziemy wcielali się w okultystę, który będzie walczył z duchami. Premiera w roku 2025. Moi drodzy, Gori, czyli kotek, który sieje absolutną rozpierdziuchę, jest do sprawdzenia, ponieważ na PlayStation, Xboxie oraz Nintendo ukazało się demo. Obadajcie, ja jeszcze nie sprawdzałem. 29 sierpnia, czyli w moje urodziny, Vampire Survivors debiutuje na PlayStation. Jeżeli ktoś tutaj z fanów konsol, w sensie z posiadaczy konsoli Sony, jeszcze nie grał w ten przypominający wyciskanie bąbelkowej folii tytuł, no to zapraszam, bo gra jest mega uzależniająca i bardzo dobra. Vapor Lords dostanie 14 demo, a w 2025 roku będzie miał premierę. No i powiem wam szczerze, tak na maksa, o Jezu, nie podoba mi się to, że gra wygląda, no kurczę, jak kolejny dwuwymiarowy Souls, tym razem jest najbardziej zerżnięty z Lies of P. No, czy w sensie, no nie wygląda to źle, tylko ja jestem osobiście troszeczkę zmęczony tym gatunkiem. I ostatni news, moi kochani, to zapowiedzi DLC najprawdopodobniej do Blasphemous 2, ponieważ Game Kitchen na swoim Twitterze wrzuciło krótką zajawkę, że coś ma się pojawić w sensie na jesieni. Dobrze, moi drodzy, bardzo krótki dzisiaj materiał, newsów nie było zbyt wiele, mam nadzieję, że będziecie mieli miły poniedziałek, dobry tydzień, smacznej kawki, dobrego obiadku, a my widzimy się już jutro w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Na razie, cześć!